Ladies and gentlemen. Siemanko, z tej strony Adrian i witam was w kolejnym odcinku Top 30 ciekawostek, czy też Top 30 rzeczy, jakich nie wiedziałeś o. Ostatnio mówiliśmy o Hiszpanii, dzisiaj mówimy sobie Chorwację, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za 3000 łapek w górę, jakie wbiliście pod ostatnim odcinkiem. Jesteście naprawdę mega i powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować osobom, które wspierają tą serię łapkami w górę i komentarzami, bo dajecie mi się rozwijać, a tak jak już mówiłem, jestem na tej turystyce, interesuję się tą geografią i podróżowaniem, więc ta seria jest dla mnie naprawdę bardzo fajną odskocznią od CS-a czy innych gier. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, tam mamy wakacje. W komentarzach koniecznie napiszcie, jakie państwa mam mówić następnym razem i łapkujcie sobie te komentarze nawzajem i powiedzmy, że komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, po prostu wygra i to państwo wezmę do następnego odcinka. Ostatnią rzeczą, jaką chcę jeszcze dodać, jest fakt, że w ostatnim odcinku miałem wzrok skierowany na podgląd kamery, czyli tak jak teraz, zamiast obiekty, za co was przepraszam, ale w tym odcinku powinno być już okej. Także okej, słuchajcie, na początek dla rozeznania, Chorwacja leży oczywiście na południu Europy, nad Morzem Adriatyckim. Kto nie wie gdzie, w tej chwili będziecie mieli gdzieś tutaj jakąś mapę. A teraz już lecimy z ciekawostkami. Także słuchajcie, kraj ten jest 5,5 razy mniejszy od Polski. Płaca minimalna w Chorwacji wynosi 3029 kun, czyli około 1700 zł miesięcznie. Czyli jakby nie patrzeć, to nie jest aż tak źle. W Chorwacji osoba pełnoletnia spożywa średnio 12,2 litra czystego alkoholu rocznie, co jest naprawdę dobrym wynikiem, ale do Polaków im daleko. W Chorwacji najwięcej pije się wina, bo aż 45%, potem piwa 40% i spirytusu około 15%. W Chorwacji obowiązkowa nauka trwa 8 lat. Czyli chyba krócej niż w Polsce, o ile się nie mylę. W tym kraju dorosła osoba pali, uwaga, 135 papierosów miesięcznie. Ja osobiście nie popieram palenia, także no naprawdę troszeczkę słabo. Po godzinie 23 w Chorwacji osoby nie mające 24 lat, które prowadzą samochód po godzinie 23, muszą mieć obok siebie osobę starszą niż 24 lata. Co jest trochę dziwne i bez sensu, bo jeżeli mielibyśmy tak w Polsce, to po zdaniu prawa jazdy do 6 lat musiałbym jeździć z kimś starszym od siebie po godzinie 23. Jest to dość dziwny przepis, no ale okej. Stopa bezrobocia na Chorwacji wynosi 15,4% i słuchajcie, jest to dość dużo. Narodowym alkoholem na Chorwacji jest rakija i w tym momencie opowiedziałbym wam pewną historię, jak byłem tam na wakacjach, ale niestety miałem jeszcze 18 lat, więc nie mogę. No cóż, Dalmatyńczyki to rasa psów, których nazwa wywodzi się właśnie od Dalmancji, czyli regionu geograficznego, gdzie leży Chorwacja. Można powiedzieć, że Chorwaci w jakiś tam sposób wynaleźli krawat. Jeszcze za czasów starożytnych początkowo wiązano żołnierzom na szyi taką chustę i później przybrała ona postać takiego dzisiejszego krawatu właśnie. Czyli jakby nie patrzeć, to ten element stroju zawdzięczamy gdzieś tam po części Chorwatom. Chorwacja posiada aż ponad 1200 wysp, z czego niestety tylko 50-60 jest zamieszkałych. W Chorwacji znajduje się najmniejsze miasteczko na świecie. Znajduje się ono w Istrii i zamieszkuje je zaledwie, uwaga, 14 osób. Najstarszy teatr publiczny także zbudowano w Chorwacji. Oprócz teatru, Chorwaci mogą się też pochwalić pierwszą elektrownią wodną na świecie. Powstała ona w mieście Šibenik w 1895 roku. Biały Dom w Waszyngtonie, a przynajmniej jego kolumny, zostały zbudowane z chorwackiego marmuru, który przewieziono z wyspy Brać. Karnawał w Rijece, który odbywa się co roku, jest nie tylko największą imprezą karnawałową na Chorwacji, ale także i w Europie. W Zadarze znajdują się pierwsze na świecie morskie organy. Polega to na tym, że fale bijące o brzeg wytwarzają na nich muzykę. Plaża Zlatni Rat w miejscowości Bol na wyspie Brać zmienia swój kształt w zależności od kierunku wiatru. Chciałbym to zobaczyć. Każdego roku z okazji Dnia Centrum Świata w miejscowości Ludberg 1 kwietnia z fontanny zamiast wody płynie wino. Co jest dość ciekawym urozmaiceniem i na pewno nie jedna osoba by skorzystała. W Chorwacji w 1906 roku wynaleziono pewien rodzaj pióra wiecznego i ołówek. Teraz uwaga, to jest bardzo ciekawe, bo bardzo wiele scen do serialu Gra o Tron kręcono właśnie w Chorwacji. Każdy z was, kto był w Chorwacji, pewnie wie, że chorwacką walutą jest tak zwana kuna i nie jest to żaden wymysł ani nic specjalnego, tylko oznacza to samo co w Polsce, czyli po prostu takie, wiecie, futerkowate zwierzątko i tak dalej, a wywodzi się ono od tego, że kiedyś w średniowieczu płacono właśnie luksusowym futrem z kun. W Chorwacji można zobaczyć ponoć najpiękniejszy zachód słońca i oczywiście nie jest to oficjalne, bo żadnych rankingów na ten temat nigdzie nie ma, ale kiedyś taki ziomek, Alfred Hitchcock, sorry, ale nie wiem jak przeczytać jego nazwisko, nakręcił zachód słońca w Zadarze, czyniąc go jednym z najbardziej popularnych na świecie, także myślę, że coś w tym jest i chyba warto pojechać i zobaczyć. W Chorwacji znajduje się starożytny sfinks i może nie jest tak duży jak te w Egipcie, ale za to po pierwsze na pewno jest sfinksem, a po drugie został przywieziony, czy coś w tym rodzaju można powiedzieć, z Egiptu, więc jest to na pewno dość ciekawe. Tym bardziej, że przez naukowców jest szacowany
na to, że ma ponad 4000 lat. Jak pewnie wiecie, Chorwacja kiedyś należała do Jugosławii i niepodległość od niej uzyskała 25 czerwca 1991 roku. Najwyższym szczytem na Chorwacji jest góra Vrh Dinare i ma ona 1831 metrów nad poziomem morza. Wybaczcie wymowę tych słów, ale język chorwacki nie jest łatwy. A może raczej wymowa niektórych słówek po prostu, bo sam język nie jest taki zły i idzie się naprawdę bardzo łatwo dogadać. Najpopularniejszy sport na Chorwacji to, uwaga, nie zgadniecie, piłka nożna. W kraju tym znaleziono największego trufla na świecie i pozwólcie mi, że posłużę się ściągą, bo szczerze mówiąc tego nie jestem w stanie zapamiętać. Miał on 7,8 cm długości, 4,1 cm szerokości i 5,3 cm wysokości. Na Chorwacji jest dość ciekawa zasada, bo głosować można od 16 roku życia, ale tylko jeżeli ma się pracę. Każdy, kto jest bezrobotny, musi poczekać jeszcze dodatkowe 2 lata, czyli skończyć 18 lat. Dokładnie tak jak jest w Polsce. No i okej, słuchajcie, to była ostatnia 30 ciekawostka. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. To dla mnie wielkie wsparcie. Tak jak mówiłem, na 3000 lajków, słuchajcie, robimy kolejny odcinek. W komentarzach piszcie mi, jakie państwo mam zrobić jako następne. Jakieś sugestie dotyczące ustawienia się mnie w kamerze też możecie napisać, po której stronie byłoby lepiej. Po tej. Czy może na środku, tak jak teraz do was mówię. No i co? Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do następnych odcinków. Trzymajcie się, na razie. Piona!